Witam wszystkich oglądających, zwłaszcza wodniki, w czytaniu na najbliższy tydzień, czyli od 25 do 31 grudnia. Jeżeli ten film Ci się spodoba, bardzo proszę o zostawienie komentarza czy też łapki w górę. A jeżeli chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, jakie pojawiają się na moim kanale, zapraszam do subskrypcji. Karty są już potasowane. Wodnik. Wodnik, jaka energia dla wodnika na zbliżający się tydzień? As pucharów. Praca, finanse dla osób pracujących, które mają pracę. Sąd ostateczny. Praca, finanse dla osób poszukujących pracy. Dwójka, buław. Miłość, relacja, związki dla osób, które mają kogoś, są w związkach. To jest as denarów i miłość dla osób samotnych, poszukujących relacji drugiej połówki. Dziewięć monet. Rada. Rada od kart Tarota na tydzień od 25 do 31. Dla wodników to jest 7 pucharów i ostrzeżenie, na co uważać. Dwójka pucharów. Trochę emocji w tym tygodniu będzie. Pojawi się jakaś szansa na jakąś znajomość, na jakąś przyjaźń, aczkolwiek patrząc całościowo na karty, to uważajcie na tą relację, która się pojawi, bo karty przed nią ostrzegają. To jest tylko tydzień, także różnie może być. Natomiast może to być ktoś świeżo poznany, na przykład na zabawie sylwestrowej, czy u znajomych, na jakiejś domówce, tak? Więc uważajcie co do tej relacji, bo karty tutaj radzą rozpatrzenie wielu opcji, czyli po prostu na pewno to nie będzie tylko ta jedna jakaś relacja, jedna osoba, jaką być może poznacie. Ale tu może być więcej takich osób, więc nie trzymajcie się kurczowo po prostu jednej jakiejś relacji, która później może się okazać no, po prostu niewypałem, tylko raczej karty sugerują, by ogólnie nie skupiać się na jednej relacji, ale jednak gdzieś tam po prostu bawić się przez ten tydzień i rozglądać za innymi również relacjami, osobami. To może również dotyczyć, jeżeli na przykład nie mówimy o relacjach w kontekście relacji tutaj, tylko, bo tu mówiłam, że szansa pojawi się na być może poznanie kogoś fajnego, to może być, owszem, to może być przyjaźń. Nie mówię, że tu może być coś mocniejszego. Ale na przykład przyjaźń, ale to mogą być również na przykład jakieś pasje, które się pojawią nowe, na przykład w naszym życiu. No więc na pewno karty sugerują, by tych dotychczasowych nie porzucać, tylko jednak każdej z tych pasji, hobby, zainteresowań dać szansę, jeżeli coś takiego będzie. Jeżeli mówimy tutaj o takich rzeczach bliższych sercu. Natomiast tak, jeśli chodzi o pracę, to karty mówią, że będzie jakieś dla osób oczywiście, które pracują. Więc tu może być taka sytuacja, że będziecie zakończać pewne sprawy. No jest to ostatni tydzień przed nowym rokiem, więc faktycznie nowe jakieś sprawy będą zakończane. Może być szansa właśnie, by zakończyć w końcu na przykład jakieś sprawy, projekty, jakieś zobowiązania pracy i by po prostu pójść dalej, czyli po jakieś nowe zadania, nowe obowiązki, tak? Aczkolwiek jakiś taki okres, tydzień właśnie bardziej zakończeń
otwierania nowych, ale szansa, tak jakby właśnie zakończenia, otwarcia czegoś nowego, być może zakończenia starych jakichś umów, zawarcia nowych. Taki tydzień po prostu. A jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, to tutaj jest taka pokazana sytuacja, że tak jakbyście się zastanawiali nad czymś, bardzo byście chcieli podjąć pracę, już tak jesteście jedną nogą, ale jednak coś was gdzieś trzyma, coś was niepokoi, coś się wam nie podoba, coś być może jest niejasne, czegoś się obawiacie. A więc tutaj jest też tak bardziej pokazana właśnie taka szansa na to, by jednak zrobić ten drugi krok, w sensie pójść do przodu i na przykład zdecydować się, jeżeli macie jakąś, dostaliście jakąś propozycję i zastanawiacie się nad nią, nie wiecie, czy ją przyjąć, czy też nie, no to jest tutaj szansa zaczęcia czegoś nowego, więc być może warto jednak nie czekać, tylko skorzystać z tej szansy. Chyba, że macie wiele opcji, wiele dostaliście ofert i zastanawiacie się jeszcze, którą wybrać, to też tu jest szansa na to, by podjąć tą decyzję i wybrać którąś z tych ofert, natomiast pokazane jest, że się zastanawiacie, wahacie się cały czas. Jeśli chodzi o relacje, to tutaj dla osób, które już kogoś mają, pojawia się jakaś szansa na coś fajnego, w sensie może być poznanie kogoś kolejnego, jasne, natomiast może być poznanie kogoś nowego. Natomiast jeśli chodzi o pewnie część osób pozna kogoś nowego, natomiast tutaj część osób, które są raczej zamknięte na tego typu takie relacje, bardziej otwarte, więc bo są w związkach, więc po prostu tu może być szansa na miłe, na przykład na miłe, na przykład jakieś szansa na miłe, na przykład na miły wieczór, tak, spędzony z tym, z naszą drugą połową, lub po prostu na to, by w jakiś sposób fajnie zagospodarować ten czas, by pokazać na przykład tej drugiej połówce, jak ważna jest dla nas. Więc tutaj też pokazane jest to w ten sposób, abyśmy docenili po prostu to, co mamy na tej zasadzie. To będzie dobry tydzień na to. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które są samotne, które poszukują, to mam wrażenie, że będą mieć dużo możliwości. Mogą sobie też poznać kogoś, jasne, natomiast może być tak, że bo tutaj mam takie wrażenie, że po prostu osoby, które są, których to dotyczy i są właśnie samotne, są na etapie poszukiwań, to jest im dobrze tak, jak jest. A ta karta mówi, że fajnie czuję się sama z sobą, czy sam z sobą i dobrze mi jest. Jestem samowystarczalny w ten sposób, natomiast radzę wiele opcji, więc tutaj przy pucharze, przy asie pucharów, kiedy pojawia się jakaś szansa poznania kogoś, to też fajnie, ale też uważajmy na to, kogo poznajemy. No, to jest tak, uważajmy na kogoś, kim moglibyśmy się zakochać. Kimś, kto może się nam wydawać, że może gdzieś tam stanowić naszą drugą połówkę, ale jednak nie zamykajmy się na poznawanie kogoś jeszcze. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.